Ejka dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, którego bardzo dawno nie było na moim kanale, naprawdę już nie pamiętam kiedy. I będzie to filmik trochę o bublach, trochę o kosmetykach, które po prostu się u mnie nie sprawdziły, nie spełniły jakichś tam moich oczekiwań. Nie znaczy to, że te kosmetyki się u Was nie sprawdzą, bo część z tych kosmetyków jest ogólnie wielkim hitem i jest non-stop wykupywanych, wiele dziewczyn na YouTubie je zachwala, ja też kupiłam je ze względu na to zachwalanie. Natomiast no po prostu szczerze chcę Wam dać znać, nie ukrywać tego, że są kosmetyki, które mimo że jest na nie dosyć duży boom, u mnie się po prostu albo nie sprawdziły, albo po prostu trochę mnie rozczarowały, liczyłam pewnie na coś więcej po prostu ze względu na to, jak one są zachwalane. Jestem też bardzo ciekawa, więc napiszcie mi na dole, wiecie, w komentarzach, po całym filmiku, jak obejrzycie, jeżeli macie te produkty, jakie Wy macie zdanie na ich temat, bo jestem ciekawa, czy to jest tylko jakiś mój problem i tylko ja mam z tymi kosmetykami problem, chociaż o niektórych Wam tutaj już pokazywałam i opowiadałam i faktycznie pisałyście na Instagramie, że u Was też się nie bardzo sprawdziło mimo takiego zachwalania. I też pamiętajcie, to, że u mnie się to nie sprawdziło, tak jak Wam mówiłam, u Was się to może sprawdzić i to, że jakieś dziewczyny inne polecają te kosmetyki na YouTubie, nie znaczy, że one kłamią, ja nie mam do nich pretensji, bo po prostu każda z nas ma inną skórę, inne oczekiwania, w innym stanie właśnie na ten moment jest nasza skóra, więc to wiecie, też to, że Wy kupicie coś z polecenia jakiejś dziewczyny i u Was się nie sprawdza, to też nie znaczy, że ona kłamie, tylko po prostu no, macie inny typ skóry, inne wymagania, inne oczekiwania i tak dalej, więc dlatego też Wam mówię, nie chcę mówić, że to są buble, po prostu kosmetyki się u mnie już może dwa Wam pokażę takie, że nazwę to naprawdę bublem, ale ogólnie z kosmetykami pielęgnacyjnymi pamiętajcie, tak jest, że nie ma kosmetyku, który sprawdzi się u 100% osób tak samo rewelacyjnie, także pamiętajcie o tym. I może zacznę od chyba największego hitu, gdzie już robiłam tyle podejść i tak totalnie nie rozumiem. No nie rozumiem, po prostu nie rozumiem zachwytu nad tym kosmetykiem. I teraz jestem pewna, że bardzo dużo z Was napisze, że uwielbia ten kosmetyk, bo to jest niewiarygodne, ile osób w internecie go poleca, ile osób na forach o nim wypisuje, jaki on jest cudowny i jakie robi świetne efekty, więc to jest niemożliwe, żeby to była jakaś ściema, ale no słuchajcie, u mnie ta taupa, to jest taupa peeling 3 enzymy. No nie, no po prostu nie, wiecie co, ja też doszłam... Pokażę Wam tu jeszcze jeden produkt, w sumie dwa jeszcze produkty takie kwasowo-enzymatyczne, kwasowe chyba tamte są, które są mega zachwalane, które u mnie dupy nie urywają, że tak brzydko powiem. No słuchajcie, ja naprawdę zużyłam pół tego opakowania i ja go zużyję, bo myślę, że on mając w składzie papainę, co on ma? Papainę, bromelainę i kreatynazę, ja myślę, że on będzie działał i on faktycznie coś tam robi na tej skórze. Ale dla mnie to nie jest coś takiego, jak wszystkie dziewczyny opowiadają, że to jest takie, że to szczypie. Mnie za pierwszym razem faktycznie on szczypał, później już w ogóle. Że to tak szczypie, że to tak oczyszcza, że ta skóra jest jak nowa po nim. No nie, no u mnie nie. I wiecie co? Ja obstawiam, że wynika to z tego, że ja znam dużo lepsze kosmetyki. Ja znam dużo bardziej złuszczające kosmetyki. I to też nie o to chodzi, że moja skóra nie reaguje na to, bo moja skóra reaguje. Tylko po prostu znam kosmetyki, które robią dużo większy efekt wow. Znam kosmetyki, które są dużo lepsze, jeżeli chodzi na przykład o kwasy. No po prostu i wydaje mi się, że to z tego wynika, że ja już mam dużo większe oczekiwania wobec produktów złuszczających. Że wiem, że są kosmetyki, które robią naprawdę po jednym użyciu efekt wow. Że ta skóra jest naprawdę wow. Ten... No ja go odbieram tak, że po prostu jeżeli zaczynacie z peelingami enzymatycznymi, jeżeli Wasza skóra jest jakaś bardziej wrażliwa, no to możecie spróbować, chociaż też, nie wiem, niektórzy piszą, że strasznie ich ten peeling szczypie. Ciężko mi powiedzieć. Według mnie cery takie mieszane, tłuste, które są grubsze, właśnie ta skóra jest grubsza i tak dalej, to u Was ten produkt, jeżeli zaczynacie z takim ostrzejszym złuszczaniem, będzie ok. Jeżeli właśnie macie cerę taką tłustą, ale przy tym lubiącą się podrażniać, to też może być produkt dla Was ok. Natomiast, no mówię, ja go zużyję, ale no zdecydowanie nie robi u mnie takiego efektu wow, jak wszyscy o tym mówią, więc jestem mega ekstremalnie ciekawa Waszych opinii na temat tego produktu. Także piszcie, ale dopiszcie też do tego, jaką macie skórę, czy na przykład używacie kwasy, bo jestem właśnie ciekawa, o co chodzi. Bo ten produkt, mówię Wam szczerze, mam go od dawna, w żadnym filmiku się chyba nie pokazał do tej pory, bo no taki jest... No pewnie coś tam robi, bo na pewno robi, bo ma te enzymy, ale taki jest, że ja bym go mogła co drugi dzień ze spokojem stosować bez większego wow. Ale właśnie,
chciałam pokazać, bo zastanawiałam się, czy pokazać, ale stwierdziłam, że pokażę. To jest nowość taupy i ja bardzo długo tego szukałam, bo dziewczyny dostawały to w paczkach PR-owych taupy i bardzo zachwalały, chciałam to dostać. Nigdzie nie mogłam tego znaleźć. Znalazłam to ostatnio w jakimś Hebe. I to jest taupa Dermoface Strefa T, enzymatyczna maska z glinką. I tutaj jest też papaina, błękitna i biała glinka i różowe pomelo. I tutaj jest napisane, że to jest do skóry wrażliwej, alergicznej, mieszanej tłustej z szarym kolorytem. I to już robi dużo lepszy efekt niż tamto. Tutaj też macie te enzymy właśnie z papai, z tego pomelo. Macie właśnie kwasy AHA z pomelo, hesperydynę. Ona bardzo fajnie właśnie takiej z wrażliwej skóry będzie. Witaminy, cukry, enzym właśnie z papai, błękitną i białą glinkę, które też jeszcze dodatkowo oczyszczają. I właśnie ten produkt według mnie robi super efekt. Ta skóra jest pięknie oczyszczona, jest taki efekt glow troszeczkę po niej, bo też właśnie tutaj macie te inne ekstrakty, które też dodatkowo nawilżają może tą skórę. No naprawdę po tym produkcie super jest efekt. I ja zdecydowanie bardziej wolę ten produkt, bo po nim widzę fajne efekty, niż tamten. Więc dajcie znać, czy tą nowość też miałyście. Ja właśnie chciałam sobie spróbować tą nowość, bo dużo dziewczyn też ją bardzo, bardzo chwaliło i chciałam zobaczyć, czy znów coś jest nie tak, bo ja markę taupę bardzo lubię, większość kosmetyków bardzo fajnie u mnie działa, więc po prostu byłam ciekawa, czy coś jest ze mną nie tak, czy taupa na mnie przestała działać, no ale nie, ten nowy kosmetyk jest ok. I jak jesteśmy przy kwasach, kolejna rzecz, która, nie wiem o co kaman, to jest ten kwas The Ordinary AHA BHA Peeling Solution. I ja zużyłam go tyle, więc użyłam go naprawdę sporo razy już. Zauważyłam, że im kładę jego faktycznie grubszą warstwę, no bo to też tak jest, im kładę grubszą warstwę, tym faktycznie jakiś efekt zauważam. Ale nadal to nie jest taki efekt u mnie, jak słyszy się w internecie. Po prostu. I tutaj znowu chyba jest to, że znam dużo lepsze produkty z kwasami. Ja mam filmik z kwasami, nagram przed jesienią, obiecuję, będzie ten filmik na kanale. Z produktami, z kwasami, które polecam. Stwierdziłam, że też ostateczną opinię, taką recenzję tych produktów The Ordinary ja Wam nagram, ale nagram jak faktycznie pozużywałam praktycznie do końca te opakowania. Bo nie wiem, bo może ten produkt trzeba stosować dłużej, chociaż dziewczyny na blogach czy tam na YouTubie po pierwszym razie widzą takie super efekty, no według mnie znam lepsze produkty po prostu. Okej, to nie jest drogie, więc według mnie warto spróbować, bo w sumie nie jest to drogie. Teraz na Drogerii Pigment macie, więc naprawdę fajnie, ja bardzo Drogerii Pigment lubię, bardzo Wam ją polecam. Właśnie w Drogerii Pigment jest cały asortyment The Ordinary. Ja też chcę spróbować ten ich tonik złuszczający i zobaczyć też, więc mówię Wam, ja Wam nagram taką ostateczną opinię, recenzję, jak na pewno bardziej pozużywam te produkty, bo właśnie może to są tego typu produkty, które trzeba używać długofalowo, przez długi czas, żeby właśnie zobaczyć ten efekt. Chociaż mówię, no, to co się słyszy na YouTubie, czy to na blogach, czy na forach, że dziewczyny po jednym, dwóch razach w ogóle skóra jest zupełnie inna. No nie, dajcie znać. Bo u mnie to jest takie, okej, lepiej to już działa niż taupa u mnie, ale znów to co się słyszy i jakie są achy i ochy nad tym produktem, u mnie... Mówię, to wszystko może zależeć naprawdę od cer, to po pierwsze od cer, a po drugie od kosmetyków, które już się stosowało, bo jeżeli się już stosowało ekstra kosmetyki z kwasami i później dostaniesz taki kosmetyk, no to on zrobi taki efekt, no bo znamy już lepsze działanie. Jeżeli natomiast ktoś nie stosował takich kosmetyków, które na nim zrobiły takie ekstremalnie super efekty i wrażenie i użyje tego, no to pewnie będzie zadowolony, bo to, mówię, to już robi na pewno dużo lepszy efekt u mnie niż taupa, ale nadal znam lepsze kosmetyki. Natomiast cena tutaj jest zachęcająca, wydaje mi się, że warto spróbować, ale może nie nastawiać się na jakieś super ekstra wow, bo ja się nastawiłam, to jest w ogóle, wiecie, petarda. Ja na pierwszy raz tak delikatnie, cienką warstwę, mówię, jeszcze nie daj Boże mnie podrażni. Po pierwszym razie to był zerowy efekt, jak drugi raz nałożyłam taką grubą warstwę, no to dopiero coś zobaczyłam. Także mówię, ja też chyba miałam wobec tego produktu bardzo, bardzo, bardzo wysokie oczekiwania i takie, no szkoda. Dobra, to wiecie co? Jak już mam kwasy, to polecimy z tym. I z tym produktem totalnie nie wiem o co chodzi. Wydaje mi się, że w Polsce on trochę po prostu został rozreklamowany na zasadzie tego, jak znany jest w Ameryce. Według mnie. Czy tam właśnie w Anglii. Bo to jest Pixi Glow Tonic. I powiem Wam, dziewczyny, szczerze, ja kupiłam na szczęście małą opcję na promocji jeszcze w Sephorze.
nie warto według mnie wydawać pieniędzy na ten tonik. Nie powiem, że to jest bubel, ale nie warto niego wydawać kasy. Dużo lepsze efekty robi na pewno ten płyn bakteriostatyczny z Pharmaceris. Dużo lepsze efekty przynosi wiele. Ja już teraz nie pamiętam, co ja tam jeszcze z kwasami używam, ale wszystkie toniki, które używałam do tej pory z kwasami, dawały zdecydowanie lepsze efekty niż ten z Pixi. Teraz jeszcze w Sephorze jest ta marka coś tam Bodesco. Antonio Bodesco? Pewnie wiecie, o co chodzi. Oni mają takie zielone etykiety. Tam też jest chyba tonik z kwasem glikolowym i tamtego produktu też jestem bardzo ciekawa. Jeżeli miałyście, to dajcie znać, jak on się u Was sprawdza, bo ja chyba go sobie sprawdzę. Na jakiejś promce po prostu w Sephorze go sobie kupię. Przetestuję, żeby Wam wyrazić moją opinię. Natomiast według mnie Pixi to pełnowymiarowe kosztuje około 100. Według mnie, dziewczyny, nie warto. Według mnie naprawdę dużo lepiej zainwestować 25 zł na promocji w Superfarm, w Pharmaceris płyn bakteriostatyczny i mieć dużo lepszy efekt. Naprawdę, dziewczyny, bo no to według mnie naprawdę szkoda kasy. Po prostu nie. Nie. Ten produkt według mnie no, nie robi zbytnio efektu, no chyba, że chcecie, nigdy do tej pory nie używałyście kwasów, chcecie zacząć, natomiast no mówię, nadal tutaj wydajecie 100. Są tańsze produkty, a lepsze, więc... No wiecie, bo w ogóle takie rozpoczynanie przygody z kwasami bardzo fajnie zacząć od toników, jeszcze stosowanych nawet co któryś dzień, bo wtedy bardzo fajnie delikatnie przygotowujecie sobie skórę właśnie do działania kwasów, ale mówię, nadal są w sumie tańsze produkty niż Pixi, które Wam równie dobrze, a nawet lepiej zadziałają, więc tutaj zostawiam to oczywiście w Waszej ocenie, ale według mnie ten tonik Pixi to jest totalnie przereklamowana sprawa. I kosmetyki do twarzy, jeszcze Wam dwa pokażę pielęgnacyjne. Może najpierw ten, który nazwę bublem. I to jest jeden z kosmetyków, który tutaj Wam pokazuję i nazywam go bublem, bo jest to bubel. I powiem Wam szczerze, że dajcie znać, czy miałyście coś z tej marki Alchemy, bo ja miałam, jeżeli chodzi o pełnowymiarowy produkt, to jest ten i kupiłam go, dałam za niego jakoś około 100 zł, więc to nie było mało. Ale wydać 100 zł za kosmetyk, który nie robi nic, no to jeszcze pół biedy, bo chociaż może nawilży. Ale wydać 100 zł za kosmetyk, który robi Wam krzywdę, no to już boli niestety. To jest krem Don't Be Shiny, chyba tak. I on ma być super normalizujący. Co to jest jeszcze o nim? One. To mnie też wkurza, że to jest polska marka, oni są bardzo chyba na eksport nastawieni, wszystko macie po angielsku opisane, co jest dla mnie trochę nie fair, bo kurczę, polska marka, która sprzedaje kosmetyki w Polsce i wszystko ma po angielsku, tak jakby jest nastawiona tylko na klienta zagranicznego, tak trochę mnie smuci i rozczarowuje, delikatnie mówiąc. Oczywiście tak, jestem sobie w stanie to przetłumaczyć, ale nie każdy, bo nie każdy musi znać język obcy, to po pierwsze. A po drugie mówię, no tak trochę szkoda, że polska marka, która sprzedaje te kosmetyki w Polsce, nie potrafi zrobić opisów po polsku, troszeczkę trudno. Trochę niestety to jest smutne, ale słuchajcie, no ja tego kremu naprawdę nie zużyłam dużo, ale robiłam do niego 3 podejścia z przerwami. Po każdym podejściu miałam taki wysyp podskórnych pryszczy, dziewczyny, że to była... No to było coś okropnego. Ja na przykład do tej pory, nie wiem, czy Wy to może nie zobaczycie, ale ja tutaj mam przebarwienia jeszcze po tych wypryskach po tym, więc nie dosyć, że mnie wysypywało po nim, tylko to nie był taki wysyp, że miałam takie ropne, bo jeszcze to by było pół biedy, bo one rzadko zostawiają ślady, ale to były te podskórne, które ani się nie dało tego wycisnąć, ani niczym to nie chciało zejść. Trzeba było nie wiadomo jak cudować, żeby to w ogóle wyciszyć, żeby to zniknęło. Zniknęło to, to zostały po tym przebarwienia i słuchajcie, dwa razy, ja mówię, dobra, ostatni, trzeci raz i po trzecim razie było to samo. Pytałyście mnie, co to za krem? To jest coś takiego. Także, no dziewczyny, nie kupujcie, naprawdę to już Wam powiem, nie kupujcie tego, bo to robi masakrę na skórze. Nie wiem jakim cudem, nie mam już tego kartonika od tego kremu, ale naprawdę to jest dramat. Naprawdę dramat. To jest pierwszy, odkąd testuję kosmetyk naturalny, który zrobił mi krzywdę na skórze. Do tego wzięłam od nich tam wtedy dwie próbki. Jedna to była próbka jakiegoś innego kremu, a druga to była próbka maseczki, takiej ich kultowej. Nie pamiętam, jak ta seria się nazywa, ale one są takie pomarańczowe z Superfoods. I to są bardzo drogie kosmetyki, więc no miałam ochotę kupić tą maseczkę, bo też o niej troszeczkę jest głośno dosyć w internecie. Ale powiem Wam, wzięłam tą próbkę, ta próbka była na 2 razy i jak za maseczkę, która kosztuje tyle, 0 efektu. Więc no nie wiem, dajcie znać, czy macie coś z marki Alchemy, bo to są drogie kosmetyki. Ja nie byłam do nich do końca właśnie przekonana, bo mało gdzie stacjonarnie można je też spotkać. Dlatego ich też tak, wiecie, no nie kupowałam i całe szczęście, że nie kupiłam więcej. Ale jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Co Wy o tych kosmetykach myślicie? Bo no, ja na pewno już nic nie kupię z tej firmy. Albo no nie wiem, może jak ktoś poleci, nie wiem, może nie mówię, że na pewno nigdy, bo nigdy nie mów nigdy.
Ale no po tym kremie to jest, uwierzcie mi, nigdy w życiu żaden kosmetyk, nawet kosmetyk, który miał parafinę, nie zrobił mi takiej masakry na skórze jak to. Także tutaj to jest taki totalny bubel. I to tak bardzo boli. Ja wiem, bo ja też testuję dużo kosmetyków dla Was. Jedne się sprawdzają, drugie nie. Ale wydanie stówy na kosmetyk, który robi Wam masakrę ze skórą i Wy później musicie się gimnastykować, jak to naprawić. Po prostu, no nie. Także na razie na pewno nic z tej firmy nie kupuję. Dajcie znać, jakie Wy macie opinie na temat tej firmy. Kolejna rzecz. I to się po prostu, to bym nie nazwała bublem. To jest taki kosmetyk, taki okej, ale w sumie nic nie robi. I to jest właśnie ta maseczka z Mie. I ja Wam pokazywałam, ja to kupiłam za 19 zł w Hebe, więc okej, nic się nie stało, jakoś to tam zużyję. I to jest taka maseczka niby oczyszczająca z węglem kokosowym, białą glinką, olejem z pestek winogron, kwiatów rumianka, witaminą E, prowitaminą B5. Wszystko super, pachnie obłędnie kokosem. Użyłam jej 3 razy już. Ale ta maseczka nie robi nic. Naprawdę, dziewczyny, ona totalnie ani w sumie nie, może trochę nawilża w sumie, ale to ma być maseczka taka wygładzająca, oczyszczająca i no ani oczyszczenia, ani wygładzenia. Może delikatne nawilżenia po tej maseczce faktycznie widzę, ale to też jakoś bez szału mam, jakbym chciała maseczkę nawilżającą, to bym kupiła sobie maseczkę nawilżającą, a nie wygładzającą, oczyszczającą. Dużo z Was pisało mi, że ta maseczka Was w ogóle zapchała i miałyście po niej, ja Wam na Instagramie to pokazywałam, więc jeżeli macie tą maseczkę, to napiszcie. Wiele z Was po pokazaniu tej maseczki pisało mi też, że miałyście tą i tą różową i że ta różowa jest super, a że ta jest bardzo średnia. No i niestety popieram i powiem Wam, że mam 2 kosmetyki tej marki Mia i naprawdę chciałam ją przetestować, bo też się mnie o nią pytacie. Jest dosyć dużo jej w internecie. Gdzie wiecie, że ja dosyć mocno Wam często odpisuję, jak mnie pytacie o coś. Ja od takich mega popularnych marek, bardzo rozgłośnionych, próbuję się wycofywać i coraz mniej takich kosmetyków stosuję tak naprawdę. Ja zdecydowanie wolę odkrywać właśnie takie małe marki polskie, znaczy to też jest polska marka, ale takie dosyć małe, nie aż tak szalenie rozreklamowane. Oczywiście jak mnie coś zainteresuje z rozreklamowanej marki, to też to sprawdzę. Chciałam sprawdzić Mia i napiszcie mi, proszę Was, naprawdę napiszcie, czy macie więcej kosmetyków, co myślicie, bo dla mnie to jest taka marka, która właśnie ma dosyć mocno zrobioną reklamę, ale te kosmetyki, okej, nie są drogie. Nie wiem, powiem Wam, nie wiem co myśleć, bo mam to i mam balsam do ciała i na przykład mam ten balsam do ciała, który miał dawać efekt glow, on ogólnie bardzo fajnie nawilża, więc pod względem nawilżenia się nie czepiam, bo jest super, fajnie pachnie, natomiast on ma brokat sobie i to takie chamskie drobiny brokatu, a słuchajcie, widziałam, nie wiem jak do tego podejść, czy to jest po prostu inna partia, nie wiem o co chodzi, ale widziałam ten produkt w internecie, dziewczyny, czy tam na stronie Mia, był pokazywany i tam była pokazana, że on daje taflę. Że on daje taką piękną, wiecie, perłową taflę, a ja mam swój produkt, w którym mam balsam plus brokat. Nie mam drobinek, nie mam takiej subtelnej poświaty, wiecie o co chodzi, tylko mam balsam plus brokat, a na Instagramie u nich widzę, że to jest taka piękna poświata, więc no nie wiem, kurczę, dajcie znać co myślicie, bo tak trochę chyba jestem nawet rozczarowana tą marką, bo mówię, sporo osób poleca, no nie wiem. Dajcie znać, proszę, co wy myślicie i macie. Czy może się u Was sprawdzają kremy? Podobno są ok, ale ja już chyba no nie będę próbowała, tyle Wam powiem, bo chyba te 2 produkty po prostu spowodowały, że nie mam ochoty wydawać pieniędzy na tą markę, na te kosmetyki, które są takie, gdzie naprawdę są nawet w tych cenach dużo fajniejsze kosmetyki. Także dajcie koniecznie znać, co Wy myślicie o marce Mia, bo ja na razie robię pas. Ale nie mówię też, że to są buble. Powiedziałam, że to są bardziej kosmetyki, które są takie, które są takie bardzo średnie w swoim działaniu. Na pewno bym nie nazwała tej firmy bublem, nie nazwałabym tych kosmetyków, które ma bublami, tylko raczej takim trochę rozczarowaniem, trochę takim czymś, co nie robi nic, ale krzywdy też nie robi, więc w sumie jest lepiej niż Alchemy. I jeżeli chodzi o twarz, to wszystko. I teraz mam produkt. I to właśnie mi się przypomniało, bo ostatnio oglądałam buble dziewczyny z marki, także jeżeli jakimś cudem oglądacie, to pozdrawiam, bo widziałam u Was właśnie ten filmik. I właśnie stwierdziłam, że kurde, przecież u mnie mam z innej firmy produkt, ale w tej samej formie, bo dziewczyny miały ten produkt, taką pomadę z Hagi. Ja mam z Ministerstwa Dobrego Mydła. I mówię, kurde, przecież u mnie mam to samo, słuchajcie. I wydaje mi się, że chyba Ministerstwo Dobrego Mydła wypuściło ten produkt jako pierwszy, a później Hagi wypuściło. One mają bardzo podobne opakowania i to jest sztywny regenerujący. I jak to się nazywa? Czekajcie, sztywny regenerujący, ale on jest o tej zapachu
o tym zapachu śliwki i faktycznie zapach tego produktu. Zapach tego produktu jest taki, że jak go wąchacie, to wam cieknie ślinka. Ale to ten zapach jest tak ekstremalnie piękny. Gdyby oni wypuścili, wiem, że jest peeling, ale peeling nie pachnie tak samo, bo go wącham. Gdyby oni wypuścili balsam do ciała o tym zapachu, to jest obłęd. Jest aż ślina cieknie, naprawdę. I ogólnie zamysł jest super. Czyli tak jak dziewczyny właśnie z marki też mówiły, że wyciągacie, smarujecie się. Tylko u mnie jest dokładnie ten sam problem, że to jest tak twardej konsystencji. I nawet jak to przykładacie do skóry, to no pewnie nie zauważycie. Może tak wam pokażę. No ja ogólnie na przykład nie wiem, no nie golę na przykład włosów z rąk. Dla mnie jest to ok. Zależy jak tam robicie. Jedni depilują, inni nie depilują. Ja nie depiluję. Dla mnie posmarowanie rąk, na których mam włosy normalne, bo widzicie, one są niewidoczne, to jest ból, jakbym miała depilację woskiem, a nawet gorzej. Nogi, gdzie mam wydepilowane, ok, jeszcze łydki, ok, ale uda, gdzie ta skóra jest delikatniejsza, mnie bolą, to dosłownie boli, bo zobaczcie, to przykładacie, nie wiem, czy wy jesteście w stanie to zobaczyć, jak ta, bo nie jesteście w stanie zobaczyć, jak ta skóra jest ciągnięta. Teraz jeszcze jest dosyć ciepło, mamy ciepło, więc to jest dosyć jeszcze lepszej konsystencji. Zimą to jest dramat i nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale no trochę widać tą poświatę, ale żeby to nakremować, żeby to miało w ogóle jakiś sens, to trzeba tego bardzo dużo użyć. Tego się nie da później zbytnio rozpracować, bo jak nałożycie w jakimś miejscu tego za dużo, no to tego zbytnio nie rozsmarujecie, bo to nadal jest jakieś takie tempe, no dziwne, na maksa dziwne. Tak jak wam w objęciach na przykład pokazywałam to masło z Purite, ono jest rewelacyjne, super się rozsmarowuje, szybko roztapia, idealna konsystencja. To jest dramat. To nawet na łokcie, ani na kolana, ani, no może tak, jak dziewczyny mówiły, na stopy może. Ale no dramat. Konsystencja tego to jest po prostu dramat, a pachnie to nieziemsko pięknie, więc dajcie znać, jeżeli miałyście tą, czy jest właśnie z Hagi pomadę. Bo myślę, że jeżeli ja to rozpuszczę, nawet wyjmę i to w kąpieli wodnej na przykład rozpuszczę, to i tak wróci to mi do tej samej konsystencji. Jedynie mogłabym to zmieszać może z jakimś olejem i to by się wtedy bardziej upłynniło. Więc nie wiem, bo szkoda mi tego produktu, bo pachnie to obłędnie. Chciałabym tego używać, ale to jest awykonalne. To po prostu boli. Dziewczyny, to po prostu boli. A po pierwsze to, że boli, ale po drugie takie naciąganie i rozciąganie tak mocne skóry jest bardzo niesprzyjające dla naszej skóry i bardzo nie powinnyśmy takich rzeczy po prostu robić, więc nie wiem. Dajcie znać, bo dla mnie to jest też, może nie nazwę tego bublem, bo w sumie jak już się wam uda, to to fajnie nawilża i pięknie pachnie, ale konsystencja i aplikacja... dramat. Bardzo żałuję, bo to nie było tanie, ale no nie wiem, moje rozkminy, jak to użyć, się po prostu skończyły, moje pomysły. No jedyny pomysł, jaki mam, to rozpuścić i zmieszać z jakimś olejem, żeby to po prostu upłynnić. I to jest jedyny mój pomysł, jak mogę to wykorzystać, bo no do smarowania się to totalnie na ciało nie nadaje. No jedynie faktycznie stopy i łokcie, może kolana. I to są tylko te miejsca, gdzie... No i usta, no bo to... No nie, no po prostu... Nie, dajcie znać. Pierwszy, który kupiłam ostatnio. Tego nie widziałam nigdzie, to był po prostu mój impulsywny zakup. To jest produkt z Osi i to jest taka odżywka mgiełce. I to są takie produkty, które mają pięknie pachnieć i wam do tego pilnować włosy. Ja markę Osi ogólnie lubię, rzadko ją używam, ale te kosmetyki do włosów do tej pory, które tam miałam, były ok. Ale słuchajcie, to faktycznie przepięknie pachnie, to jest fakt. Ale to, zamiast nawilżać, to ma... co to miało robić? Zapachnista ochrona, odżywka w sprayu. Ona miała być ochronna, czyli chyba też przed tym, przed wysokimi temperaturami chyba miała chronić. No i niestety dziewczyny, to tak ekstremalnie wysusza włosy, także nie polecam wam. Tam są jeszcze dwa inne zapachy, nie wiem jak tamte działają, ale to tak ekstremalnie wysusza włosy. Ja to rozpiliłam, dwa razy tego użyłam i za każdym dwoma razami miałam ten problem, także ja już tego na pewno używać nie będę. Bo popsikałam te włosy i te włosy, z tych włosów się robiło totalnie wysuszone siano, kiedy one wyschły. Po prostu totalny dramat. Także nie, bo to po prostu tylko szkodzi włosom. Wyglądają fatalnie te włosy, ok, pachną ładnie, ale wyglądają fatalnie. Jak je dotykacie, to one aż takie sztywne, jakby wam się za chwilę miały połamać. No dramat. Także no, niestety nie wypał i to bym nazwała też bublem. I kolejny produkt, który... Znów nie wiem. Za to dałam 119 zł u fryzjera i kupiłam jeszcze drugi. O właśnie, nie przyniosłam, ale w sumie jedno i drugie bym nazwała, wiecie co, bublem. Za ten dałam 119, kupiłam też szampon z Calvina, to jest Kevin Murphy, sorry, z Kevina Murphy'ego.
szampon taki do... fioletowy szampon po prostu, w skrócie mówiąc. I on też po pierwsze podrażnia mi skórę głowy, po drugie w ogóle nie schładza koloru włosów, zdecydowanie dużo lepiej sama Genciana sobie radzi, czy jakiś tańszy szampon z Rossmana i one schładzają tamten kolor, tak jakby w ogóle nie łapie się, nie wiem, może to jest wina moich włosów, tamten kolor z tamtego szamponu totalnie nie łapie moich włosów, czyli ja myję nim włosy, spłukuję i takie włosy, jakie miałam przed, nazwijmy to żółte, chociaż one nie są wcale aż takie żółte, ale no po to stosujemy takie szampony, żeby wychłodzić ten kolor włosów. No zero reakcji w ogóle, no nie wiem, może chodzi o moje włosy, że to po prostu nie reaguje. Ale tu mam ten spray, który jest też mega zachwalany i aż mi jest tak szkoda i ja go już z połowę zużyłam, bo ja tak bardzo chciałam, żeby on działał. I ja go kupiłam w momencie, kiedy miałam te włosy ścięte gdzieś do tej długości, także teraz mam dużo dłuższe, więc teraz nie mam pretensji, że on u mnie nie działa, bo faktycznie mam długie włosy i ja widzę, że one się coraz bardziej dociążają, no bo tak jest, im macie dłuższe włosy, tak jest. I to jest ten spray Anti-Gravity, który ma dodawać objętość i... w różnych, najróżnych Instagramach widziałam, że dziewczyny tej objętości mają po tym sprayu masę. I nie wiem, bo u mnie tej objętości nie ma. Dzisiaj go nie używałam, bo już sobie troszeczkę odpuściłam ogólnie stosowanie go, tym bardziej, że teraz stosuję taką inną wcierkę do włosów. Ale no nie, on u mnie nie działa. I wiecie co stwierdziłam? Że on chyba najfajniejsze efekty przynosi u dziewczyn, które mają krótkie włosy, czyli gdzieś takie, do ramion max. I do tego dosyć cienkie. I to jest produkt, który według mnie, bo tak jak obserwowałam, jakie dziewczyny, jakie te włosy mają te dziewczyny, które polecają ten produkt. I zazwyczaj właśnie były to dziewczyny z krótkimi włosami i dosyć cienkimi. I według mnie, jeżeli macie takie włosy, to ten produkt faktycznie ma prawo się u Was sprawdzić. Jeżeli macie włosy dłuższe, no mówię, ja miałam gdzieś no, takie, zaobojczyki miałam, no to gdzieś takie. Jeżeli macie włosy dłuższe, jeżeli macie włosy średnio porowate, cięższe, grubsze, no to ten produkt nie będzie dla Was. Nie dawam objętości, ja po prostu chciałam produkt, który zamiast, wiecie, wyczesywania, nie wiadomo jakiego cudowania, po prostu da mi taką fajną, codzienną, większą objętość. No niestety nie. U mnie on robi efekt zero. Naprawdę nie widzę większej różnicy po tym produkcie, czy go używam, czy nie, a 119 zł kosztował. Dajcie znać, czego macie, co o nim myślicie, jak on się u Was sprawdza i jaki macie, koniecznie przy tym napiszcie, jakie macie włosy. Bo też jestem właśnie ciekawa, czy moja teoria, że on na krótkich i cienkich włosach tylko działa, jest dobra czy nie, no bo mówię, no skoro tyle dziewczyn faktycznie no widać u nich, tak, pokazują ten efekt, tak, i też próbowałam go psikać, suszyć włosy głową w dół, ale czy ja z tym produktem, czy bez tego produktu suszę głowy, włosy z głową w dół, to mam taki sam efekt. No i ostatni produkt, który jest bublem nad bublami, chyba bublem mojego życia, nie wiem czy coś będzie większym bublem kosmetycznym w moim życiu, to jest tusz Maybelline Total Temptation wodoodporny. Nie miałam zwykłej tej wersji. Ja od tuszów, czy tam tuszy Maybelline dosyć dawno już odeszłam, chociaż kiedyś je bardzo lubiłam, ale tak jak Wam mówię, są lepsze, ja dużo bardziej lubię Deborah, no teraz ten Golden Rose to jest w ogóle sztosik, Bourjois bardzo lubię, od Maybelline po prostu odeszłam, ale z tego względu, że po prostu tamte bardzo polubiłam. Ale potrzebowałam właśnie teraz na ten wyjazd urlopowy jakiś tusz po prostu wodoodporny, żeby mieć, mówię, czasem może być jakaś większa wilgotność, czy tam baseny, żeby po prostu mieć tusz do rzęs wodoodporny. Chciałam na wakacje, ja na co dzień nie używam tuszu wodoodpornego, to Wam też od razu powiem dlatego, że takie tusze dużo bardziej męczą nasze oczy i okolice naszych oczu. Więc tutaj, jeżeli nie macie potrzeb, bo jeżeli ktoś faktycznie ma tak strasznie taki problem, że macie tak oko po prostu... taką macie budowę oka, że Wam się ten tusz cały czas odbija, no to okej. Ale jeżeli nie macie takich problemów, że Wam się standardowe tusze jakieś ekstremalnie odbijają i tak dalej, no to zastanówcie się, czy aby na pewno musicie stosować ten wodoodporny tusz. Bo wodoodporny tusz do rzęs zawsze się gorzej zmywa. Czy Wy go będziecie zmywały olejkami, czy jakimiś super płynami, zawsze to trwa trochę dłużej i zawsze mocniej pocieracie okolice oczu, przez co ją naciągacie, przez co narażacie się na powstawanie szybciej zmarszczek. Do tego dużo bardziej obciąża to rzęsy, bo te rzęsy też bardziej trzecie i tak dalej. Więc zastanówcie się, bo używanie tych tuszy wodoodpornych ma sporo minusów. Także zastanówcie się, czy na pewno tego potrzebujecie, bo długofalowo może to przynieść Wam jakiś tam negatywny efekt. Ale to tak off topic, żebyście były tego po prostu... Wolałam Wam to podpowiedzieć, bo może o tym nigdy nie pomyślałyście w ten sposób, bo to mówię, wiedzieć pewnie mogłyście wiedzieć, tylko może na to po prostu nigdy w ten sposób nie myślałyście o tuszach wodoodpornych. Ale ten tusz, on jest tak suchy. I słuchajcie, ja ten tusz kupiłam w Hebe. Na szczęście na promocji za tam 20 parę złotych. Pani mi go wyjęła z półki, bo ja o tusze naprawdę, jak kupuję je w Rossmanach czy w jakichkolwiek innych drogariach, zawsze proszę o tusz z tej półeczki, z tej szufladki. I pani mi go rozpakowywała z takiego trójpaku. A ten tusz jest tak ekstremalnie, słuchajcie, suchy, że aż
nie wiem, czy wy to, no pewnie nie zauważycie, ale aż takie grudy na nim są. I wiem, bo później weszłam na wizaż, bo ja zamiast najpierw zrobić research, to weszłam i kupiłam. Weszłam na wizaż i na wizażu jest to samo, że jest ekstremalnie suchy, strasznie suchy, że nie da się nic z nim zrobić. Wy mi później, jak pokazałam go na Instagramie, pisałyście to samo, że jest strasznie suchy i tak, słuchajcie, on jest tak suchy, że tym się nie da malować rzęs. Tym nie pomalujecie dobrze rzęs, bo on jest tak suchy, robi takie grudy, no po prostu dramat. Uwierzcie mi, to jest taki dramat, że ja... On ma konsystencję, jakbyście, nie wiem, używały z pół roku tuszu do rzęs, jak nie wiem, z 8 miesięcy może. To jest taka konsystencja świeżego tuszu, więc co będzie za 2 tygodnie? Do wyrzucenia. Po drugie, on miał być super ekstra. Tego nigdzie nie doczytałam, dopiero mi to na wizażu, jak poczytałam, że on miał mieć niby zapach kokosa. Według mnie ani on nie pachnie kokosem, tylko strasznie wali alkoholem. I ja naprawdę nie mam wrażliwych oczu, dziewczyny. Mnie mało który tuż do oczu podrażnia, naprawdę mało, mało który. Po tym tuszu miałam tak czerwone oczy, że mój Bartek, jak mnie zobaczył, jak ja go użyłam któregoś dnia przed wakacjami, bo ja go ostatecznie nie wzięłam na wakacje. Jak mnie Bartek zobaczył, się zapytał, co mi się stało, czy ja płakałam, czy coś mi do oka wpadło. Ja miałam tak przekrwione i tak czerwone oczy, dziewczyny, po tym tuszu. Szczypały mnie, później pod koniec dnia już mi tak łzawiły, że to był dramat, ale po prostu ja po pomalowaniu moje oczy się stały od razu tak czerwone, że nie wiem, co z nimi robiła. Także przestrzegam Was, nie kupujcie tego, bo jest to dramat, poczytajcie sobie o tym w internecie, bo ja tego nie zrobiłam, no i mój błąd, kasa wywalona, ale chociaż mogę Was przestrzec, że to jest bubel nad bublami niestety i robi naprawdę masę krzywdy. Dobra, to wszystko, trochę się rozgadałam, ale ja w tego typu filmikach wolę Wam naprawdę wszystko opowiedzieć, jak to, jak ja to myślę i dlaczego tak, a nie inaczej. Napiszcie proszę, jeżeli macie te kosmetyki, jakie jest Wasze zdanie na temat tych kosmetyków, czy sądzicie tak samo jak ja, czy macie odmienne zdanie, bo też chcę, żeby dziewczyny, które oglądają ten filmik, mogły sobie te komentarze poczytać i zobaczyć właśnie, bo mówię, wiem, bo wiele z tych kosmetyków wiele osób poleca, więc tutaj na pewno bardzo dużo zależy, tym bardziej o cerę, od stanu Waszej cery i też od kosmetyków, które do tej pory według mnie się używało. Bo mówię, jeżeli używałyście super kosmetyków, które dają super efekty, no to niektóre z nich teraz mogą być takie... No właśnie, więc czekam na Wasze opinie.